Tak sobie przypominałem, że jeszcze niedawno w życiu nie widziałem żadnego sensu. Mówiłem sobie, po co cokolwiek nawet próbować robić, jeśli tak umrzemy. Życie było całkowicie przychmurzone. Zapijałem się, znieczulałem się prawie codziennie. Ciężko uwierzyć, że tak kiedyś myślałem. A teraz filozofię kompletnie odwróciłem o 180 stopni. Tak, umrę. Żyję raz. Czemu nie zaryzykować wszystkiego i spróbować żyć kompletnie niezwykłe życie? Się marzy. Czemu nie zaryzykować wszystkim? Wszystko. Czemu nie zmienić tej filozofii? Wykorzystać tą śmierć do tego, żeby napędzać się codziennie. Przypominając sobie, że nie mam nic do stracenia. Jeśli tak mamy umrzeć, to kurde. Żyjmy w pełni. Nie mamy się czego bać. Tylko się boję tego, że nadejdzie ten koniec i powiem sobie, kurczę, mogłeś więcej. Mogłeś lecieć wyżej. Ale to życie jest takie piękne i wiecie co? Trzeba wstawać rano i być wdzięcznym za to, co się ma. Być wdzięcznym za zdrowie, za fakt, że widzimy tymi oczami. Że możemy chodzić, mamy taką tendencję, żeby się skupiać na tym, czego nie mamy, żeby porównywać się do innych ludzi, patrzeć na to, co oni mają, zapominając, ile my mamy. Wiesz, że to jest cud, że jesteśmy tu, doceniam każdego dnia, że ja się budzę rano, mówię, wow, kolejny mam dzień, a jestem wdzięczny za to. Raz się żyje, przynajmniej z tego, co wiem. To jest absolutny cud. Że istniejemy, że myślimy, że jesteśmy świadomi, żeby traktować to jako dar. I kiedy człowiek może wstawić się w taki tok myślenia, to wtedy naprawdę szczęście jest wszędzie.